cześć! Cześć, cześć! No i tak sobie brawurowo pozwoliłem powitać Państwa w kolejnym radiowym obiadku Radio Koncao. No i dzisiaj audycja poświęcona postaci, no dla niektórych absolutnie legendarnej, niemalże ikonicznej, wspaniałego muzyka Roberta Brylewskiego, który powitał nas swoim właśnie cześć. I churalna odpowiedź była cześć. Powiem tylko, że to było nagranie z 1987 roku z festiwalu Rób Reggae i jedno z gardeł to było moje, które odpowiadało to cześć. No i jeszcze na pewno Jurek Burkacki, który stał koło mnie wówczas w namiocie Intersalto w Warszawie i żeśmy darli mordy. Jeden z lepszych koncertów z Izraela, jeden z lepszych składów Izraela, uniesienie, moc, magia, mistyka, metafizyka, wszystko w jednym miejscu. W dużej mierze właśnie dzięki temu pierwiastkowi, który nosił w sobie Robert Brylewski. Tymczasem witam komisyjnie Ludwina, leczo, leci do ciebie. Tomek, leczo, leci do ciebie. No i mam nadzieję, że ktoś jeszcze do nas doleci, a nawet jak nie doleci, to w waszym gronie po prostu ja się czuję cudownie, wyśmienicie i czuję się po prostu zaszczycony tym, że jesteście. Robert Brylewski, proszę Państwa, no, audycja z okazji rocznicy jego urodzin, która przypada tak naprawdę jutro, no ale jutro, jak wiecie, w ramówce Radia Koncało, no audycji po prostu nie ma. Tak więc postanowiłem, żebyśmy uczcili taką wigilię urodzin Roberta Brylewskiego. No wiadomo, no, lepiej celebrować urodziny niż niestety rocznicę śmierci, szczególnie kiedy mówimy o tragicznej rocznicy śmierci, która niestety też przypada już zupełnie niebawem, bo 3 czerwca tak naprawdę. No taki los. Ale my świętujemy objawienie i to, że po prostu mogliśmy nacieszyć się twórczością tego znakomitego muzyka. No ale też, co po niektórzy mieli okazję po prostu się kumplować, rozmawiać, przyjaźnić. I myślę, że to jest ciekawe. Dlatego dzisiaj też pozwoliłem sobie zaprosić kilku gości. Jednym z nich, a właściwie pierwszym gościem już za chwilę będzie Filip Gałązka, perkusista, znakomity perkusista, który grał z Robertem Brylewskim, no i w Brygadzie Kryzys chociażby, no i przede wszystkim Filipa możemy oglądać w polskim gównie, proszę Państwa. Witam Piotrka, cześć Piotrze, Piotr P., przypomnę, proszę Państwa, przedstawiam, to jest właśnie nasz tutaj maestro, mam nadzieję, że jutro z Piotkiem takie technologie wdrożymy, że padniecie z krzeseł. Tak czy inaczej, Filip Gałązka, naprawdę znakomity, fantazyjny perkusista, który z Robertem, no widać, że się kolegowali. Ja miałem okazję widzieć i koncert Brygady Kryzys w Olecku. Miałem okazję jechać busem wówczas, ale to nie o mnie, tylko porozmawiamy z Filipem. Film Polskie Gówno, jeżeli ktoś nie widział, to absolutnie rekomenduję. Jest to absolutnie fabularna, sensacyjna produkcja. No na początku myślałem, że to będzie jakaś przymrużenie oka, ale nie, to regularny film. Grzegorz Halama również w tym filmie się objawił. No i Robert Brylewski gra tam po prostu, no poniekąd gdzieś tam siebie. Tymczasem Lawender nam się objawił. No bardzo się cieszę, że dołączacie, drodzy panowie. No zobaczcie, bez precedensu sytuacja. Mamy przewagę, że tak powiem, pierwiastka męskiego nad pierwiastkiem żeńskim na antenie Radia Koncao. No to bardzo jest ciekawa socjologicznie i statystycznie informacja. Tak więc anonsowałem pierwszego gościa. Drugim z gości będzie Sławek Pakos, który już kilka razy gościł w Radio Koncao. Sławek Pakos, wydawca i promotor w moich oczach polskiej muzyki, kultury nawet.
nawet trzeba chyba powiedzieć, który swoje życie związał właśnie z tą misją. No i konsekwentnie, mimo że no nie jest to mainstream, dzięki działalności Sławka Pakosa, po pierwsze, my możemy obcować z taką muzyką, z taką muzyką, z taką, proszę Państwa, z taką. I szereg fantastycznych pozycji, które wyszły spod skrzydła wydawnictwa W Moich Oczach. Manufaktura Legenda. Sławek Pakos, który, no, mam wrażenie, był po prostu kolegą, dobrym kumplem Roberta Bryleskiego, tak więc no też sobie porozmawiamy ze Sławkiem, który wiem, że w tej chwili pędzi autostradą na granicy taryfikatorów. No i trzecim z gości będzie Koncao Starszy, czyli mój brat Dariusz, który, nie wiem, no tutaj, no może nie wszyscy wiedzą, ale no kumplował się, szczególnie w ostatnich latach niestety życia Roberta Bryleskiego. Oni stanowili taką załogę, właśnie Starszy Koncao, czyli synuś, czyli Dariusz Konca, Sławek Gołaszewski, świętej pamięci, Robert Bryleski, jeszcze tam, o ile się nie mylę, Darek Żak chyba z nimi tamten, taka czwórka była. I oni się spotykali niczym taki klub i no i mam nadzieję, że może mój brat uchyli rąbka tajemnicy, co oni też robili, jak spędzali czas, no i przede wszystkim swoje wspomnienia o człowieku z krwi i kości, który no był po prostu, pewnie miał swoje wady, ale cóż, o tym nie będziemy mówili, tak więc Katarzyna na czacie do nas dołączyła. Mam nadzieję, że objawi się Jolanda, bo dzisiaj mimo wszystko, że mamy napięty terminarz, to pikalambury muszą być. Mam też od razu taką informację, że film Odlecha, czyli LS Production, przesuniemy na przyszły tydzień, tak żeby już dziś i w czwartek jakby kontynuować tę linię stricte muzyczną. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi i po prostu, jak to się mówi w slangu młodzieżowym, co się odwlecze, to się nie uciecze, nie? O, no. Się. Także to wygląda w ten sposób. Połączymy się również z Grzebykiem. Ja oczywiście anonsowałem, że spróbujemy połączyć się metodą skypistyczną, czyli wideofoniczną. Niestety Grzebykao w tym momencie pracuje ciężko, by żyć. Jeździ furą po webie i różne tam ogarnia historie związane z zarabianiem pieniędzy, czyli z życiem zawodowym. Natomiast też poznamy wspomnienie Roberta Bryleskiego właśnie z ust Grzebyka. Tak więc dzisiaj świadectwa ludzi, no bo o Robercie wszyscy bardzo chętnie pewnie mówią, dużo znakomitych osobistości o nim mówiło. Natomiast mnie ciekawi takie spojrzenie zwykłych ludzi, takich jak ja. Orety, niech mnie dunder świśnie, pojawiła się Sara Bryleska, ale fajnie. Kurczę, to naprawdę sympatycznie i wzruszająco. Ja może powiem, dla mnie, nieraz już to podkreślałem, ja mam taką swoją trójcę, jeśli chodzi o muzykę. Taką analogię do The Wailers, czyli właśnie Robert Bryleski, Paweł Kelner i Tomek Lipiński. No niestety 2/3 tej trójcy koncertuje zupełnie w innej przestrzeni, ale dla mnie to była ikona. I pamiętam, że pierwsze nasze spotkanie było, kiedy tworzyliśmy zespół na Grochowie Ticket Must Be Performation. No i wówczas w Ośrodku Kultury Ochoty po drugiej stronie Wisły odbywały się takie imprezy reggae, naprawdę niezłe imprezy reggae. No i my po prostu, jako że byliśmy trochę tacy nieokrzesani, postanowiliśmy tam się dostać, bo wiedzieliśmy po pierwsze, że nagłaśniać będzie Robert Bryleski ten koncert. Wiedzieliśmy również, że będzie Sławomir Gołaszewski. Obie postaci dla nas były absolutnie kultowe i legendarne. No i dzięki mojej sąsiadce, która wówczas zaczęła pracę w takim czymś, że laminowała takie dokumenty, my zrobiliśmy sobie wszyscy Ticket Must Be Performation, imię i nazwisko, no i w ogóle wjechaliśmy do oko, że niby służbowo, bo tam stał wówczas ochroniarz z giwerą normalnie, taki jak na poczcie, a my dzień dobry, służbowo na koncert, więc wagi w ogóle nawet nie było, bo po pierwsze nie przelewało się i nie mieliśmy hajsu na bilety, a po drugie no trzeba było spektakularnie wjechać. No i jak już wjechaliśmy, no to wiadomo było, że jest git, bo
bo po pierwsze organizatorzy, czyli chyba Łosiu to wówczas organizował, no znaliśmy się, więc zasygnalizowaliśmy, że słuchaj, my tutaj jesteśmy, zagramy absolutnie honorowo. Lavender w ogóle był na tym koncercie, bo to albo przynajmniej pamięta, bo to było, no byliśmy taką troszkę mikrodumą Grochowa, że tak powiem. No i tam, gdzie my, no cała załoga, że tak powiem, ten się wjechała. No i dogadaliśmy się, no oczywiście cały czas tam, zobacz, Brylu tam jest, nie? No bo to jednak dystans, nikt z nas naprawdę nie miał okazji nigdy z nim porozmawiać, tylko no na scenie, wiadomo. No po prostu idol, co tutaj dużo mówić. No i zagraliśmy, dogadaliśmy się, wskoczyliśmy na tą scenę, Ticket Must Be Performation, no to był taki, no szaleństwo, co tutaj dużo mówić. Ale chyba właśnie to dostrzegł w nas Robert Brylewski, bo przyszedł po koncercie i w ogóle nagłośnił nas, co było już jak dotknięcie pięty pana Buka. No i po koncercie przyszedł, powiedział, że o, powiem wam, zaskoczyliście mnie, a Sławek Gołaszewski chytrze się uśmiechał szelmowsko i powiedział, że no, zwrócił na nas uwagę i powiem wam, no to my roztrzęsieni w ogóle, nie dość, że piątka regularnie przybita, nie dość, że Robert Brylewski rozmawiał z nami tak normalnie, bo czasami artyści mają to do siebie, że są życzliwi, ale są kontrolowanie życzliwi, tak więc fajne, nie? A widać, że on już od razu było widać, że poświęca 100% uwagi i dla mnie to było po prostu, no, wyjątkowe i tak się ta znajomość zaczęła. Później kilka razy, może kilkanaście razy spotykałem Roberta Brylewskiego, nie wiem, czy mnie kojarzył, ale zawsze życzliwie rozmawiał, zawsze przybijał piątkę, zawsze poświęcał czas na rozmowę i zawsze żartował i miał taki jakiś dar niesamowity, że po prostu z sytuacji, która była dookoła, doraźna, nie wiem, siedzimy w Centralnym Domu Kultury, pan Guła coś tam sobie robi, tutaj obok Paweł Kelner, no i ten, zostałem zaproszony, tam siedzimy sobie, piwko pijemy, no i nagle, nie wiem, jakiś taki komentarz w ogóle na zasadzie, bo mucha przeleciała i Robert to połączył z 9 innymi faktami i niesamowita historia powstała. Tak więc, cóż, no dla mnie postać absolutnie bezwzględnie ważna, dlatego, że dzięki jego twórczości, dzięki jego muzyce. Jest Radio Koncao, no to w takim dużym skrócie. A tymczasem witam Agatkę Zakrzewską, witam Sławomira. No i tak to po prostu wygląda. Słuchajcie, no więc teraz raz jeszcze pozwolę sobie tutaj odpalić fragment tego znakomitego koncertu Ruprege. To była ikona i tak jak mówię, Izrael wówczas był w moich oczach absolutnie w najlepszej formie, jeśli chodzi o regowe granie. No bo wiadomo, później 9.91 to już progres cholerny, ale jeśli chodzi o reggae, o mistykę, o to wszystko, co tam się działo, powiem wam, jak sobie to dzisiaj posłuchałem, znalazłem to na YouTubie, na kanale Krystiana, tutaj od razu rekomenduję, również dzisiaj zobaczymy fragment też z Ruprege Izraela z 88 roku z kanału Vivian Gold Rocker, którą zresztą podziwiamy tam, no Vivian, co tutaj dużo mówić, no to też żona Roberta wówczas i dla nas to ona była taką Marusią polskiego reggae, po prostu ikoną piękna i po prostu co tutaj dużo mówić. Magia w czystej postaci. Tak więc przekonajcie się sami, przenieśmy się w przeszłość 35 lat temu. Komuna głęboka, szaro, ponuro, beznadziejnie, milicja, proszę państwa. Łobuzy, skinheadzi, zło, pesymizm, absolutny brak perspektyw i zespół Izrael, który taki nie, pull up, proszę państwa, to nie ten materiał po prostu będzie za chwilę. Gidryk, dzień dobry, cześć i czołem. O, bardzo się cieszę, że tutaj na czacie pojawiają się nowe postaci. No mam nadzieję, że postaci z nami zostaną. Tak więc, kochani, pull up selecta, przypomnę, to jest live and direct, audycja robiona w jamajskiej konwencji. Tutaj się dzieją różne rzeczy, czasami spada scenografia, czasami jest wjazd, wiecie kogo, a czasami po prostu robimy różne takie właśnie drobiazgi. Ja myślę, że, znaczy nie chcę mówić, ale znając bohatera choć trochę i z opowieści i mam nadzieję, że poznając jeszcze bardziej już za chwilę, myślę, że nie miałby nic przeciwko i powiedział, że spoko, albo by nawet jak to skomentował, jak to łon, proszę państwa.
i tobie pośpiewajmy sobie cześć, cześć, cześć po prostu. Zróbcie hałas! Yo, 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 yo! Tak to właśnie wyglądało, drodzy Państwo, w 1987 roku. Izrael w pełnej krasie. A z nami jest Filip Gałązka. Dzień dobry, Filipie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Koncao. No, Filuś, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. Ty pewnie tego nie widzisz, ale na ekranach nasi słuchacze widzą bodajże zdjęcie z planu. Właśnie nie wiem, no jesteś ty, jest Robert Brylewski w czapce i wygląda jak gangster i w środku chyba Konio. Nie wiem, to z planu Polskiego Gówna? Jeżeli tam jest Konio, to tak. Z twojego profilu zdjęcie pozwoliłem sobie zaczerpnąć. No właśnie, Filip, dzisiaj wigilia urodzin Roberta Brylewskiego. Jak ty postrzegasz Roberta Brylewskiego? Kolega z zespołu, kumpel, mentor, nauczyciel, czy po prostu typ? Jak byś go określił po swojemu? W ten sposób. Na pewno mentor, bo wychowałem się na jego twórczości. Od kryzysu Brygady Izraela, Falarka i całej reszty. Nasze spotkanie było dosyć takie, dosyć ciekawe, bo my graliśmy koncert w Remoncie z zespołem Timon and Transistors i przyszedł na ten koncert Robert z Tomkiem Lipińskim i po koncercie zaproponowali mi, że reaktywują Brygadę Kryzys. Czy ja wchodzę? Ja powiedziałem, kurwa mać, marzenie się spełniają. No, dobrze, dobrze. Kontynuuj, kontynuuj. Tutaj była, wiesz, pipi. I pierwszy koncert był w klubie Ucho w Gdyni, a później
później już była trasa taka, Poznań, Szczecin, Wrocław, Warszawa, Olecko. Olecko, festiwal w Bolkowie, chociaż nie wiem, co tam robiliśmy. No dobra, no to ja pamiętam tamten czas, bo wierz mi, no wiesz Filip, nawet wtedy, bo ty byłeś małolat, nawet dla mnie ty byłeś wówczas małolat, ale rzeczywiście pamiętam, jak ekscytowali się panowie wymienieni przez ciebie, czyli Tomek Lipiński i Robert Brylewski, właśnie twoim sposobem gry, a właściwie twoim stylem gry na perce, tak więc no to było dla wielu zaskoczenie, ale tylko dla wielu, no bo ci, którzy znają twój warsztat i twoje szaleństwo, no to wiedzą, że no tak powinno być, no po prostu. Filip, no właśnie, ale to powiedz, jak to wyglądało? Czy ty miałeś kontakt z Robertem poza jakby muzyką? Czy wiesz? Oczywiście. Mhm. Opowiedz, jakie to były relacje. Najpierw drażnił mnie, bo nienawidził piłki nożnej. Co za historia. No, ale on oglądał dziwne jakieś zawody sportowe. On na przykład oglądał karting. To takie, co tam się... Na lodzie. Miotło. Uwielbiam to. I ja zapytałem się go, o co tu chodzi. A on powiedział, to jest jak snooker. No i powiedział, powiem ci, chyba najlepsza definicja karlingu, niech mnie dunder świśnie, uwielbiam to samo, ale żeś mnie zaskoczył. No słuchaj, kontynuuj Filip, bo tutaj takiej ciekawostki to ja nie słyszałem o Robercie. On nie lubił sportów drużynowych, w sensie siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, czy coś tam, ale na przykład lubił tenisa. Mhm. Ale to jest niesamowita historia. A jak, Filip, ty oceniasz Roberta właśnie w kontakcie, no bo pewnie widziałeś mnóstwo sytuacji, właśnie jak on się odnosił do innych ludzi, czy rzeczywiście jest tak, jak ja mówię, czy to może jest moja jakaś uda, wizja, transmisja? Słuchaj, to była taka sytuacja, nawet z jakim Parafino, który był totalnie, że tak powiem, pod wpływem różnych rzeczy. On do wszystkich podchodził, że trzeba każdemu dać szansę. Nieważne jak. Ja też byłem parę razy w jakichś tam różnych stanach. Tomek Lipiński też walczył z dwubiegunową i nie było czegoś takiego, że Robert komuś powiedział, że won, że nie będzie z nim grał. Mhm. Bo nawet grał z ludźmi, którzy byli już, że tak powiem, na dnie. No widzisz, to jest, aż mnie troszkę, tak wiesz, ciary w sumie przeszły, bo to jest rzeczywiście, a my jako muzycy wiemy, jak to jest, no niestety, pewnie każdy, no nie wiem, ja tutaj też mam takie doświadczenie, że kiedyś też zdarzyło mi się wyjść na scenę i nic nie pamiętać, wiem, że to było głupie, ale też wiem, że nie da się za bardzo grać z kimś takim po prostu, tak więc no to jest... Ale Tomek, jesteś muzykiem, graj w zespole Transmisja, tam... Był taki basista u was, on raczej nie był trzeźwy. O Jezus, nie no, był, akurat basista, czyli kolega Jurek, to ten, no wiesz, no wiadomo, no tam unosiły się kłęby akurat, jeśli chodzi o to, wiesz, tych, ale to akurat to zostawmy. A powiedz, a jak, tak, no bo spotkaliśmy się w Olecku, trzy jeziora dookoła, ja wiem, że ty łowisz ryby, a jak na przykład właśnie Robert korzystał na przykład z czegoś takiego, że jest jezioro do dyspozycji? W ogóle zauważał takie rzeczy? On przyjeżdżał sobie tutaj, jam sessiony organizował, brał kogokolwiek, kto umiał na czym grać, chodził się kąpać i prosił mnie zawsze, żebym mu załatwił kajak, bo on chce co za typ? Przepłynąć. I co, udało się w sumie? No,
Także ja zdziwiłem się, że on tak dobrze wiosłuje. Co za historia. Filip, a opowiedz o kulisach, a właściwie o pracy na planie polskiego gówna. Jak to wyglądało? Czy to była prywatka, czy to była praca po prostu? Ale mam powiedzieć prawdę? Prawdę mów i tylko prawdę. To jest Radio Koncao, tu nie ściemniamy. Albo nie odpowiadamy po prostu. Prylu palił, a ja piłem. To jest prawda. Jezu, a co na to producent, że tak powiem, i realizacja? Oni chcieli tego. A jednak, czyli po prostu poniekąd mieliście takie zadania aktorskie. No, wiesz, jakby nie jesteśmy aktorami, tylko po prostu musieliśmy zagrać swoje. Mhm. Tak samo jak Czesiu Mozil. Też nie jest aktorem i też jak grał w pierwszej scenie jednego widza, to musiał się napić, bo powiedział, że tego nie zrobi. Jezus, to jakiś Armagedon musiał być na tym planie, ale... A jak nie, Robert... No, zawodowi aktorzy typu tam, czy Sonia Bohosiewicz, czy Topa, czy Jan Peszek, to trzeźwi, elegancko, wiesz, i wszystko zawodowo było zrobione. Mhm. Ale my, jako amatorzy kompletni, no to co? Trzeba było jakoś się, że tak powiem, podważyć, no, żeby jakoś wyjść w miarę realnie. No wiesz, aktorzy mówią, że to się nazywa wchodzenie w rolę. Z drugiej strony, tak więc, no plejada w sumie niezłych wykonawców, właściwie niezłych aktorów, no i właśnie wy w tym wszystkim film, no taki, no z jednej strony śmieszny, ale z drugiej strony też, no realia pokazywał tego naszego show biznesu, bo nie wiem, Filip pewnie też... Tomku, my nie mieliśmy ani złotówki. Mhm. Ja nie wiem, jak to powstało i... Pewnie do dzisiaj ten film jest spłacany, ale na przykład ktoś powiedział, że Halama, który grał naszego menadżera, który jest kabareciarzem, nagle okazał się zajebistym aktorem. Oj, to prawda, ja przyznam się tutaj, że jak rzeczywiście zanim nie przepadałem jako za kabareciarzem, to w tej roli tam się objawił, no cholera, niestety musiałem powiedzieć, niech mnie dunder świśnie. Co za po prostu historia, byliście na jakiejś premierze razem, pamiętasz jak to wyglądało? Tak, byliśmy, był czerwony dywan, był Arek Jakubik, lider formacji Bisex, udający Muńka Staszczyka, czy Maryńczuka, czy tam wszystkich Kazika razem wziętych. No co, no, był bankiet, byli różni ludzie z branży, poznałem parę ładnych dziewczyn i tyle, no. No to ładna historia. To może ładne dziewczyny zostawmy w strefie pozdrowień. Filip, pamiętasz, kiedy ostatni raz zagrałeś z Robertem? Twoje ostatnie z nim spotkanie? Zagrałem ostatni raz w Stoczni Gdańskiej ze swoim Kryzys w telewizji Kurskiego. Cudowny, to był chyba jeden z najbardziej przejmujących koncertów, jakie w życiu widziałem, tak, kiedy Robert rozpiął kurtkę, a tu waleza, po prostu, cudowny, haha, po prostu. A właśnie, bo ja miałem okazję z nim wiele razy rozmawiać i zawsze właśnie o Wałęsie parę razy, nie wiem, czy miałeś... A nie, jeszcze później zagraliśmy na jakimś koncercie takim w Warszawie, jakieś takie coś Atari, jakiś festiwal komputerowy i zaprosili Kryzys, nie wiem dlaczego, i Klostel Keller jeszcze grał. O Jezus. I to był ostatni koncert, bo później już Robert zmarł.
No niestety. To cóż, zostawmy ten akurat temat, ale ja sobie pozwolę wrócić do tego koncertu w takim razie, Filip, w Stoczni. Rzeczywiście to był piękny koncert. Tam Organek chyba z wami grał jeszcze, prawda? Po prostu. Tak, 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 ale później jakby szedłem z perkusji i wszedł ten Janek, bo wszedł Izrael. Powiedz, no. czy były jakieś... Ale ja z Izraelem grałem wielokrotnie dużo koncertów. Po pierwsze, bo Stopa miał kupę koncertów z WW, a później jak zmarł niestety, to już Izrael nie miał perkusisty, ale później jak nakładały się koncerty z Tymonem i z Izraelem, z Brygadą, to Izrael musiał kogoś znaleźć sobie i znaleźli sobie Janka Prosińskiego, to jakiś kuzyn Kiniora. Aha. No i bardzo dobrze, no widzisz, wszystko ma swój czas, jak to się mówi. Filip, ale jeszcze wrócę do tego koncertu, powiedz, czy spotkały was jakieś, albo czy dostałeś sygnał właśnie po tym, że ktoś był zbrąchany, no bo to rzeczywiście była niezła prowokacja i niezła postawa w ogóle Roberta, który po raz kolejny udowodnił, że jest, oprócz tego, że jest artystą, bo on dla wielu był taki, wiesz, no, niebieski ptak, lekkoduch, jak sam zresztą o sobie śpiewa na płycie Gościnność, ale wiesz, tutaj pokazał po prostu. No ja, mieciary wtedy przeszły, wzruszyłem się i powiedziałem, człowieku, po prostu jesteś wielkim typem po prostu. Dobra, powiem ci prawdę. Ja mieszkałem 15 lat w Trójmieście, no. I ja po prostu po tym koncercie pojechałem do swoich znajomych, do Spatifu. No, a oni pojechali do hotelu i... No rozumiem, czy nie było żadnych reperkusji, że pan dyrektor telewizji powiedział, no, zadarliście ze mną, więcej się to nie powtórzy po prostu. No, a ja po prostu usiadłem w SKM-kę tak zwaną i ja wiem, jak to jest. Sobie do swojej załogi. Co za historia. A teraz z perspektywy czasu, jak oceniasz w ogóle tą historię? Bo ona jest taka trochę filmowa, gdzieś tam nierealna. Chłopaczyna z Olecka, w sumie, wiesz, no co tutaj dużo mówić, no nie jest to aglomeracja żadna i nagle, wiesz, wielki świat, po prostu muzycy, o których można marzyć. No to było tak. Fiesta Borealis. Oczywiście. Przyjeżdża Brydeski, później jakby koncert w remoncie, jeden z ostatnich, jeszcze w starym remoncie. No tak. Jeden z ostatnich, Tymon Transistors, przechodzi na koncert Lipiński z Brzeskiem. No tak, tak. No tak. Daj pan spokój. Ja już to mówiłem. No tak, i tak. No i się zaczęło. Proponują sekcji zespołu Transistors, że reaktywują Brygadę Krytu. Słuchaj, Filuś, a tam twój brat chyba na basówce też grał, nie? Po prostu. Nie, mój brat grał na gitarze w zespole Transistor. A, dobra. Na basówce grał basista zespołu Biafro, z którym tam się... Doskonały reggae zespół, no, z Trójmiasta po prostu. Tak, tak, tak. Z Trójmiasta zespół reggae z Murzynem. Tak, to były czasy, że rzeczywiście, aczkolwiek odchodzi się, nie chcę być nieuprzejmy, Filuś, od słowa Murzyn na rzecz, sam wiesz, po prostu. Ale rzeczywiście to były elementy przetargowe. Ale tam był koleś Hadisa. Oczywiście. Mówię, koleś Larego, przepraszam. Hadis z Gany, który powiedział, że on nie... słowo Murzyn jest obrażające. No i no właśnie tego się trzymajmy. Akurat mi się też tak wydaje, ale to już jest temat na zupełnie inną rozmowę. Filip, bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś chwilę. Na sam koniec podpytam ciebie, a ty co, Ancymonie, robisz teraz muzycznie po prostu? Czy zostałeś melancholistą? Muzycznie miałem grać z takim ale Brytyjczyk nie spełnił moich oczekiwań. A, to ja może szybko historię. Proszę państwa, okazało się, że jakiś typek, który był z pierwszej punkowej załogi, osiedlił się, gdzie on się tam osiedlił? W Olecku. W Olecku po prostu typ w ogóle, który to rozkręca i postanowił po prostu w wieku 60 lat założyć zespół punk rockowy i ściągnął Filipa, no po prostu. No i załamał się na mnie, ale
Ja po angielsku to tak kiepsko, a on po polsku to w ogóle nic. Co tu się dzieje? To wyszło z tego, że po pierwsze, on ma się dostosować do mnie, a nie ja, bo ja nie mieszkam w Anglii. Aż ty, ty. A po drugie, niech się kurwa chociaż nauczy uzdania po polsku. No dobra, no to, to będzie temat na inną historię, bo typ mnie zaciekawił w ogóle, bo coraz częściej słyszymy o takich historiach, że właśnie albo Brinsley Ford osiedlił się w Krakowie, jeden z głosów Asłodu i otworzył knajpę, albo typ tutaj właśnie, który z Shem 69 się prowadzał po prostu. Co za historia? Filip Gałązka, proszę Państwa, był naszym gościem. Mam nadzieję, że po raz kolejny wkrótce się znowu usłyszymy, albo przy każdej możliwej okazji. Filip, zazdroszczę ci Olecka, zazdroszczę ci jeziora i pozdrów wszystkich bardzo serdecznie, jak ja tam dawno nie byłem. Kurczę, Mazury garbate. No i dobrze. To... jacyś Ukraińcy są, niech sobie będą, nie przeszkadzają mi. Jest pięknie, jest cicho, jest wiecznie, nie ma upałów, jest pięknie. Zapraszam do Olecka na wakacje. A jak ktoś będzie, to dajcie super znak sygnał, a ja zarekomenduję, gdzie typa tak, można znaleźć i jakiś dżemik. Są łódki, są kajaki, można skakać z wieży, można przyjść na skocznię, można... Albo ja mam pomysł! Piwa, Filip! Albo można zrobić ognisko. Filip, mam pomysł, kurczę, a może rajd kajakowy szlakiem Roberta Bryleskiego w Olecku? Oczywiście, że tak. Będą, jest przystanek Olecko, a ja robię koncert Olaf Deriglasow, Grzegorz Nawrocki, zapraszam serdecznie. No i to może kiedyś zaprosisz koncert, to sobie pogramy. Filip Gałązka był naszym gościem, bardzo serdecznie dziękuję, Filip, za twoje wspomnienie Roberta, za tę historię i powiem ci, z tym curlingiem to takiego newsa to ja nigdy nie słyszałem po prostu o Robercie. Co za historia. Ja kiedyś po prostu byłem u niego w domu, on to oglądał. Ja się pytam, co to jest. No, ale to jest taka właśnie medytacyjna rozrywka. Co za historia. Trzymaj się, Filip. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dobra, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Tak jest. Trzymajcie. No ja dziękuję za tę rozmowę dzisiaj, moi drodzy. No taka audycja intencyjna, jak sami słyszycie. Jolanda nam się objawiła. Jolanda, bo ja tutaj anonsowałem nasze pikalambury, to ja nie wiem, czy my je dzisiaj damy w tych okolicznościach radę zrobić, czy przełożymy je może za tydzień, zważywszy, że powinniśmy już w tym momencie połączyć się ze Sławkiem Pakosem, ale zanim to się stanie, to jeszcze może sobie posłuchajmy trochę szumiącego Izraela, drodzy Państwo, który grał na Rupregę w 1987 roku. Ciąg dalszy tego koncertu znalezionego na kanale Krystiana na YouTubie. Wszystko to naprawdę działa, więc my sobie posłuchajmy fragmentu koncertu. Przypomnę, ja miałem okazję i przyjemność tam być, przeżywać i no, po prostu jestem wzruszony, że takie rzeczy można po prostu znaleźć w internecie. Tak więc Radio Koncao i lecimy dalej. To już było, ale to jest... O, proszę Państwa, tak zrobimy. O. Ambicja była i teraz tak. Pull up selecta. A, jeszcze nie, jeszcze nie. I teraz. You
Dziękujemy. To był Izrael z Ruprege, 87 rok, a z nami jest, proszę Państwa, no właśnie Sławek Pakos. Dzień dobry, cześć Sławek. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. No właśnie, tradycyjnie dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie. Wiem, że jedziesz i musisz uważać, ale dzisiaj no, audycja poświęcona, intencyjna, bo mamy Wigilię urodzin Roberta Brylewskiego, więc postanowiłem z tej okazji no po prostu porozmawiać z tobą, no bo z kim o Robercie Brylewskim. Jakieś wspomnienia. Przed chwilą dowiedziałem się, nie wiem czy wiedziałeś, że Robert Brylewski bardzo lubił curling oglądać w telewizji. Nie, to tego nie wiedziałem tak naprawdę. Wiem, że bardzo lubił oglądać filmy o katastrofach, na przykład lotniczych, i tak myśleć o tym właśnie w kontekście takim całościowym, czyli tego, jak złożone są przyczyny katastrof lotniczych. Jeju, no widzisz, i to jest kolejna po prostu informacja. Sławek, przypomnij, jak to, kiedy ty w ogóle na swojej drodze spotkałeś Roberta Brylewskiego? Ja Roberta Brylewskiego spotkałem w styczniu roku 87. Przyznam, że to były moje pierwsze punkowe koncerty, to był właśnie koncert Armii, która grała w Bytomiu w ramach takiego dwudniowego festiwalu Young Power się ten festiwal nazywał. I tam dzień po koncercie Armii Robert jeszcze został w Bytomiu, następnego dnia zagrał gościnnie z zespołem Rap na Kongach, a wcześniej wraz z moim kolegą Kodżakiem mówi, chodź, poznamy Roberta. No i poszliśmy usiąść z Robertem i z nim pogadać właśnie. I to był ten dzień, kiedy go poznałem. Oczywiście ten Robert tego dnia nie pamiętał zupełnie tej sytuacji, a już powtórnie spotkaliśmy się tak i poznaliśmy w roku okolicach, no tego nie pamiętam. Ale to mnie ciekawi, to pierwsze spotkanie, bo wiesz, no dla mnie na przykład spotkanie z nim było no niemalże no jakimś stygmatyzacją w ogóle tego, co później się robiło. Jak to wyglądało? Czy mieliście Cykora na przykład? No bo wiesz, no wielka postać, pisali o nim, no wszyscy, wiesz, mimo że mediów nie było, to wszyscy wiedzieli, kim jest Robert Brylewski. Ja przyznam, że ja tam nie mam nigdy takiego ciśnienia na przykład na poznawanie jakichś znanych osób, jakby i też nigdy w życiu bym nie podszedł do Roberta, gdyby nie mój kolega, właśnie, który tam chciał się czegoś dowiedzieć. No i tam skonfundowany Robert przez godzinę wysłuchiwał pytań o każdego znajomego prawie muzyka, o z którym Jezus. Grał albo z którym nie grał. I to nie, opowiedz, co sądzisz o tym, nie? O Jezus, najgorzej. I ten biedny Robert, jak to zwykle, wszyscy znamy Roberta i wiemy jaki był. On zawsze jakby nie mówił o ludziach źle, więc jakby ktoś, kto go widzi pierwszy raz w życiu, kogo widzi, każe mu opowiadać o każdym. A co tam ten Tomek Lipiński, a co tam to, ktoś tam, nie? A na samym końcu, a znasz Aleksandra Mrożka z zespołu Jan Kowalski, on tak świetnie grał na gitarze. On tam grał, a Mrożek to chyba w Porter Band grał w ogóle się. Tak, wcześniej tak. No ale to wtedy ten mój kolega taki zafascynowany pytał o tego Mrożka. To zapamiętałem na przykład. On mówi, nie znam. Ale to zabawne. No właśnie, no później twoje drogi się już skrzyżowały niemalże zawodowo. Pewnie spędziliście dużo czasu. Jak teraz z perspektywy tych lat, no niestety, których już, z którym, gdzie nie ma Roberta, ty teraz patrzysz na tę postać? Wiesz co, no widzę jakby, jak znika w tej polskiej kulturze. Też jakby chcę cały czas mówić, jakby, że mi się wydaje, że jego znaczenie tutaj jest dużo większe od tego, jaką cieszy się popularnością, a ta popularność niestety niknie. Więc zobaczymy, czekamy, jakby to się wydarzy, tak? Mi trochę brakowało energii, żeby podtrzymywać tą pamięć. Przyznam się, że nie robię tego tak, jak powinienem być może. No, różne się rzeczy dzieją, na przykład no też mam ostatnio problemy z publikowaniem na kryzysie i na przykład na Facebooku i na Izraelu, więc nie robię tego regularnie. Więc tutaj sam się do tego przyczyniam, ale czekamy, tak? Jakby mają powstać w ciągu 2 lat dwa filmy, jeden dokumentalny, jeden fabularny o Robercie. Mam nadzieję, że to jakoś tam podniesie tego ducha pamięci o nim. Oj tak, no trzeba, nie damy. Ja tutaj się deklaruję, ja wiem, że może to moc jest nikła, ale Koncao to zawsze będzie przypominało. To miło, fajnie. Cieszę się, bo to rzeczywiście facet, któremu naprawdę dużo zawdzięczamy, nie? No ja przynajmniej wie dużo, jeśli chodzi o muzykę, bardzo wie. Sławek, pamiętasz jakieś śmieszne sytuacje, jakieś anegdoty, które przychodzą ci do głowy związane z Robertem albo z nim właśnie w roli głównej na przykład?
Jest to jest ich milion, ale tak na zawołanie to trudno sobie jakąś tam, wiesz, przypomnieć aktualną, nie? No, ja na przykład robiliśmy wiele rzeczy szalonych. Pamiętam, jak kiedyś na początku lat 90. jak powstawały te wszystkie radia lokalne, one były jeszcze takie zupełnie anarchistyczne jakby w swoich strukturach, więc czasami działy się tam różne rzeczy i po koncercie, pamiętam, w czerwcu 93 roku w Bytomiu poszliśmy z Robertem do jakiegoś tam lokalnego radia i przez 4 godziny po prostu zrobiliśmy niesamowite jakieś wygłupy na antenie. To było dość fajne, taka miła, sympatyczna noc, to jest po prostu niewiarygodna, nie? Że w takich czasach już by się chyba nigdy nie wydarzyła obecnie w żadnym radio, gdzie z absurdalnymi tekstami, jakby z muzyką, jakby z kaset wygraną na żywo. No ja pamiętam, Robert kiedyś naśladował głos papieża, bardzo śmiesznie po prostu. Różne głosy potrafił naśladować, tak? Miał niesamowity dar, na przykład potrafił, patrząc na pierwszy raz na jakieś zdanie, przeczytać je literami od tyłu, bardzo, bardzo szybko jakby takie rzeczy łapał. No, miał naprawdę, był bystrym chłopakiem, także tak powiem. Ale a propos radia jeszcze, na przykład może ten, przypomniała mi się jeszcze taka historia, jak kiedyś, jak prowadziliśmy płytę Live 93 i poszliśmy do Radia dla Ciebie, gdzie Artur Orzech miał audycję, w której zespoły prezentowały się akustycznie, to wtedy zaczynała się taka moda, no i też pojechaliśmy z Izraelem tam, to znaczy pojechał Maleo, Robert, pojechał Samik, samochód i pojechał Gruszka, ten z kongami. No i tak w czwórkę weszli do tego studia, mieli zagrać akustyczne piosenki Izraela, wszystko szło na żywo, i zaczynają pierwszą piosenkę. I nagle wszyscy patrzą na nich, na zespół, na Maleo, na Roberta, którzy nagle zaczynają śpiewać. Jenerał skazał tam, nie prajdut, faszysty, nie prajdut. I śpiewali po rosyjsku w tym radiu piosenkę. Gdyby ktoś to nagrał, to bardzo proszę, bo z Arturem Orzechem szukaliśmy tego w radiu i nie ma. O, no tutaj to by była rzeczywiście perełka. A jeździłeś w trasy, prawda? Koncertowe, pewnie szereg tych koncertów. Jak wyglądała taka podróż? Czy Robert, nie wiem, brał książkę czy raczej był cały czas jakby częścią tego? Różnie, i tak, wiesz, no, jak to w trasach, nie? To jest kilka godzin dziennie, więc jest czas rozmowy, jest czas spania, skupienia, jest też czas jakby jakiejś tam interakcji. No zawsze to było ciekawe, nie? To zawsze to było fajne. Ja też uwielbiałem jeździć z Izraelem na koncerty, ponieważ o ile na przykład Armia, której też menadżerowałem w tym samym czasie, miała taką bardzo sztywną strukturę muzyczną, o tyle Izrael zawsze szedł na żywioł. I to i nawet ta trasa 93 roku, gdzie powstało tam kilka utworów po prostu zupełnie spontanicznie. Często ten zespół przecież tak robił, że zaczynał grać coś na próbie, później na koncercie prezentował, a później zapominał o tym, o utworze. Co jakiś czas udaje się wyciągać te perełki i gdzieś tam pokazywać, ale tak mówię, no to było fajne widzieć to na żywo, jakby jak oni między sobą to robią, w jaki sposób się komunikują, jak się tym bawią. I to był zespół naprawdę w ten sposób funkcjonujący rewelacyjnie. No to jest niesamowite. Ja mam, Sławek, przed oczami płytę cudowną, dla mnie kultową, a mianowicie Geneza. Izrael to jest chyba zapis pierwszego koncertu w ogóle na Grochowie. Nie wiem, czy to jest jeszcze do kupienia u ciebie, Sławek? No zrobiliśmy tego 2000, a jeszcze tam zostało tam kilkaset, no niecałe 500, 300 może jakoś tak. Absolutnie must, proszę Państwa, bo te emocje i ta muzyka, która jest na tej płycie, no to jest po prostu coś szczególnego. To jest, tak jak słowo geneza, to ja mam wrażenie, że to jest geneza polskiego reggae. No bo co tutaj dużo mówić, Izrael wyznaczył kierunek. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz po prostu. No, był tam jednym z tych trzech, czterech zespołów, które w tym czasie to kształtowały to reggae w Polsce i rodziły, tak? No, Bakszysz, Rap Izrael. Chciałbym zaznaczyć, jeśli mogę, że ta geneza to naprawdę to jest płyta dokumentalna, to nie jest płyta archiwalna, ani to nie jest płyta artystyczna. No to tak, no ale dla niektórych być może ma wymiar sentymentalny, bo ja te nagrania miałem na zrytej, skopiowanej po raz 50. kasecie po prostu. Kultowe. Miały.
Czytałem Sen i w ogóle, no to były przecież piosenki niesamowite, grane trochę w harcerskim stylu. To jest niesamowite. Sławek, a ja, Robert... Ja to miałeś to, tak? To przez wiele lat, bo ja... Ja miałem na kasecie, tylko że to było, wiesz, no przegrane z 10 kopii, więc wiesz... A, no. Bo myśmy mieli tylko ten... Pamiętam, że wszędzie w Polsce to był tylko ten koncert majowy ze Stodoły, nie? Taki z tego... Oj nie, nie, to my mieliśmy... Ja to od Roberta Karandzieja przegrałem mojego kolegi, który mieszkał ze Szklanych Domów. I ja nie wiem, skąd on to miał, ale to jest do odtworzenia. Ja zadzwonię do niego. Znaczy, do odtworzenia, wiadomo, kto jest autorem tego zapisu, tego koncertu. Tak, to jest wymienione. Zbyszek Skatulski. To jest bardzo fajny, bardzo sympatyczny człowiek, fan też Roberta Wielki, aha, który nagle tam objawił nam się swego czasu. Okazuje się, że on nie był tak bardzo zżyty z tą szeroką załogą, aha, był gdzieś tak z boku, ale na przykład no, jego zasługa jest taka, że nagrał tam kilka pierwszych koncertów i Kryzysu, i Izraela, z różnych ciekawych miejsc, więc jego archiwum no, tutaj tak było dość fajne, mhm, do odtworzenia i do przesłuchania. Co za historia. A ja jestem bardziej jeszcze taki dumny, bo to jest klub, który, no wiesz, na tyłach którego wykopano mi zęby w bójce ulicznej po prostu po koncercie, między innymi Izraela zresztą i Deutera. Ale to inna zupełnie historia, ale to był klub UBAP w Akademikach Nackickiego, tak, prowadzony. Tam był chyba pierwszy czarnoskóry sound system, pamiętam. Jezu, jak się nazywał ten typek? Aż zapomniałem. Justyn, był tam koleżko Justyn i on robił pierwsze w ogóle imprezy, o których chyba nikt nie wie, dla 12 osób w ogóle, które tam mieszkały. Co za historia. Sławek, Robert Brylewski no dał się też poznać jako artysta, malarz, no bo przecież okładki Izraela. Jak to właśnie to ty postrzegasz to wszystko? Wszyscy wiemy przecież, że nie rozstawał się z zeszytem, nie rozstawał się z ołówkiem albo mazakami i cały czas coś rysował. Malował na spodniach, malował sobie koszulki, malował obrazy. Mhm. Tak, był malarzem. Ja pamiętam, jak kiedyś trafiłem do niego, no w sumie beznadziejna sytuacja, bo ktoś tam, jedziemy do Bryla, jedziemy, nie wiem, czy tam mój brat w tym maczał palce i pojechaliśmy, on chyba gdzieś tak w okolicach Zegrza mieszkał wtedy, pamiętam, Sławek Gołaszewski też pojechał i pamiętam tam, wiesz, no wjechaliśmy po prostu tam wieczorem, no teraz to mi głupio, no bo tak wchodzić do kogoś, pamiętam, tam pani Viviana była, no też taka, no chyba nie do końca zadowolona, że jakieś typy wjechały po prostu. Ale ja pamiętam, że Robert oczywiście był bardzo życzliwy, od razu pokazał nowy syntezator analogowy i co zwróciło moją uwagę, na drzwiach miał wymalowaną taką kolumnę, głośnik taki wielki i to z daleka wyglądało jak prawdziwy głośnik. No po prostu to było tak genialne, że ten cały dom był wymalowany po prostu. Legendy krążą o kanciapie, o jej wystroju, który też Robert zrobił w hybrydach. Studio Złota Skała, przecież udokumentowane całe. Oczywiście. No, są dzieła sztuki. Miliony kolejnych rzeczy. Tak, to są dzieła sztuki. Tutaj mam Technoterror, też płyta, którą można u Sławka, mam nadzieję, kupić. Nie. Skończył się. Ach, perełeczkę mam ja. No dobrze, Sławek... Wiemy również o tym, że jedno z dzieł Roberta, jeden z filmików z Pigmana został zakupiony przez Muzeum Narodowe. Nie. I jest jednym z eksponatów tam. Oj nie. To już wiemy. Oj, kolejny po prostu gruby news. A co ty sądzisz o tym, żeby Pałac Kultury nosił imię Roberta Brylewskiego? Nie wiem. Muszę pomyśleć. No dobra. No bo ja rzuciłem, znaczy myślę, że to nie jest tylko mój pomysł, ale wydaje mi się, że to jest człowiek, który na pewno, mimo że jest festiwal, on zasługuje na jakąś naprawdę mocną formę pamięci. I tak jak kiedyś, już nie pamiętam, kto zaproponował, żeby może na banknocie zamiast prezydenta był na właśnie Sławek Gołaszewski, na przykład na jednym, może kelner, może Robert, kurczę, może doczekamy kiedyś takich czasów. Aczkolwiek nie wiem, czy to pieniądze to dobre skojarzenie. I na sam koniec, Sławeczku, bo ja dzisiaj przypomniałem Lekko Ducha, ten piękny utwór z płyty Gościnność. Czy to jest utwór autobiograficzny, czy Robert Brylewski był lekko duchem w twoich oczach? Tak, to znaczy cały paradoks polega na tym, że tak, że Robert napisał tę piosenkę teoretycznie dla Darka Malionka, dla kultury, ale opisał teoretycznie siebie w sytuacji z roku mniej więcej 83, tak, czy 4. I kiedy sięgnęliśmy po tego Lekko Ducha, to nagle uświadomiliśmy sobie,
że wszystko to, co jest w tej piosence, to jest jakby teoretycznie jest prawdą, tak? I tego Roberta dotyczy. Więc to naprawdę na mnie zrobiło duże wrażenie też w kontekście śmierci Roberta, tak? Że jednym z ostatnich utworów jest takie jego trochę podsumowanie jego zrobione przez samego siebie. No. Ach, co za historia, po prostu, to zakończenie tej historii jest naprawdę no, tragiczne, już nie będziemy o niej mówić. Tak czy inaczej, no ja uważam się za szczęściarza, naprawdę, że miałem okazję przybić piątkę i dobrze wiem, że pewnie traktował mnie Robert dokładnie tak, jak ty powiedziałeś, jak Filip, że każdemu poświęcał tą prawdziwą uwagę po prostu, te 100% siebie po prostu. Dokładnie tak. Sławek Pakos, proszę Państwa, Manufaktura Legenda, wydawnictwo w moich oczach. Naprawdę, jeżeli nie macie co robić z hajsem, to kupujcie te perełki kultury, bo to są naprawdę rzeczy, no, które mam nadzieję, tak jak Sławek wspomniał o Muzeum Narodowym, wszystkie te płyty w muzeum, Sławek, od Ciebie powinny się tam znaleźć. Ale może kiedyś doczekamy tych czasów. Jedź Pan właśnie ostrożnie. Właśnie te wszystkie płyty przewiozłem z Katowic do Elbląga, gdzie się przeprowadzam. Zostałeś właśnie w trakcie podróży. Czyli zostałeś Jelblągiem po prostu. Niech ten muzeum mnie weźmie, mają duże magazyny. Dobra, to będziemy tutaj lobbować, monitować, nasi ludzie są wszędzie. Radio Koncao, Sławek Pakos był naszym gościem. Do usłyszenia, dziękuję Sławek, trzymaj się. Pa, pa. No i kolejne wspomnienie, proszę Państwa, no więc filmy katastroficzne po prostu. Tutaj Jola podpowiada o książce Kryzys w Babilonie. No, ja miałem przyjemność rozmawiać z Rafałem Księżykiem, znakomitym dziennikarzem. O Jezus, jak takich dziennikarzy brakuje w naszym kraju. Naprawdę jest ich dosłownie kilku z krwi i kości. Tutaj jednym z nich jest na pewno Rafał Księżyk. Znakomita postać, znakomita książka. No i na pewno dużo wiedzy, ale Robert Brylewski, myślę, że to była taka chodząca, żywa historia, która się nie powtarza, a nawet jak się powtarza, to i tak zawsze coś tam będzie ciekawego, zawsze to będzie coś ekscytującego i to jest po prostu piękne, no, że ten duch, ta muzyka, te ślady, te artefakty, dlatego, że okazuje się być może właśnie ten obraz tego człowieka życzliwego, który, no, śmiem twierdzić, że po prostu, no, nigdy nie powiedział komuś to, co, na przykład ja miałem okazję parę razy być w jakimś jury na różnych festiwalach i czasami aż mi było przykro słuchać, co mówią moi koledzy z jury. Nie wiem, jakim prawem ktoś może mówić, że się nie nadajesz, że jesteś słaby po prostu, że w ogóle nie zrobisz kariery. Kurczę, po prostu mam wrażenie, że Robert Brylewski był taką osobą, która w każdym odkrywała talent i mówiła, dasz radę chłopie, rób to, w ogóle nie patrzaj ty na nic innego. I ja mu bardzo wiele zawdzięczam, bo wiem, że właśnie tak to działa, na tym to polega, tak trzeba po prostu u ludzi szukać tego, co jest ekstra, a nawet jak jest coś nie ekstra, to przecież można to wyekstryć, albo po prostu, żeby nie być fajansiarzem. No i tyle. Katarzyna nam się objawiła i dwie Katarzyny oraz Wiesława. To ja witam, drogie panie, na naszym YouTube'owym czacie. Przypomnę, dzisiaj jest audycja poświęcona Robertowi Brylewskiemu. I teraz, proszę państwa, to co widzicie, to jest fragment murala, który powstał, no niestety, po śmierci Roberta nieopodal warszawskiego klubu Pogłos, który bardziej znany był wcześniej jako Centralny Dom Kultury. Pozdrawiam pana Jarosława Gułę. Świetnego typa, który miał niedawno urodziny i to jest też ikoniczna postać, ale no w każdym razie autorem tego murala jest Bruno Neuhammer, proszę Państwa. Ja celowo tutaj nie mówię Althammer, bo na początku jak tworzył, on był jeszcze Althammerem, ale myślę, że to też niezły styl, że Bruno jakby zrezygnował z bardzo nośnego no i znanego nazwiska Pawła Althammera, no i jako Bruno Neuhammer robi swoją cudowną robotę. Przypomnę, Bruno Neuhammer jest również autorem murala Kory, cudownego murala, który jest w samiusieńkim centrum Warszawy, tylko tak na uboczu. Ale to jest właśnie fenomen takich okoliczności. O, szaman, elo, dzień dobry, to miłe, kochani. Właśnie bardzo wam dziękuję za to, że taki drobny gest w postaci właśnie tego wpisu na naszym YouTube'owym czacie możemy od was dostać. Bardzo dziękuję za to, bo to jest bardzo ważne dla takiego koncei jak ja i bardzo to doceniam i jest to horrornie miłe. Robert Brylewski, świetna postać, no ikona, muzyk,
kompozytor i ja mam wrażenie, zresztą no nie wiem, czy tylko ja, bo już tych opinii wiele słyszałem, że no, mimo wszystko ten Robert miał taki, zresztą to, co powiedział na pogrzebie Roberta Tomek Lipiński, że wszystko, czego się Robert dotykał, to było takie jakby takie ciu, jakby coś było takie zastygnięte i ktoś ciu i nagle życie się pojawia, że taki pierwiastek magiczny, jakiś niesamowity był, to jest nienazywalne. No bo umówmy się, nie był Robert Brylewski wirtuozem gitary, nie był, proszę państwa, ale kurczę, było coś w tym tak cholernie cholernego po prostu, że no nie wiem jak to nazwać. No wirtuozi przecież to wiedzą tam tego, co tam wywalają solówki nogą, czy w ogóle za plecami, nie paje, przecież on nie umie grać. No i co z tego, a pan umie grać, gra solówkę, tylko nikogo to nie interesuje, wszyscy idą do domu, a Robert Brylewski wychodził i czarował po prostu. To był nasz skarb i też ten pacyfizm, który gdzieś tam cały czas wybrzmiewa, bo wszyscy podkreślają, że naprawdę nie na darmo to cholerne Nigdy Więcej Wojny gdzieś tam się od czasów, kiedy to pamiętne zdjęcie z Magurą powstało. Świetna postać. No ja tak jak mówię, no jeżeli wy nie mieliście okazji przybić piątaki, znacie teorię pośredniej piątki, tak więc ja z Robertem miałem okazję przybić piąteczkę, a wy w takim razie tą piąteczkę przekazuję wam. Fajnie, że jest ta jego muzyka. Fajne też jest to, że jest grono ludzi. Tutaj Janusz Chmurski, który w internecie robi piękną robotę. Tak jak Sławek mówi, kurczę, tam, no wiadomo, są czasami modne rocznice, ale no nie w tym przypadku. Nie można pozwolić, żeby ludzkość zapomniała o postaci Roberta Brylewskiego. Naprawdę, słuchajcie, jak kiedyś ktoś już ochłonął te emocje polityczne, jakieś takie głupoty i ktoś tak naprawdę oceni, tak rzetelnie, po rozmowach z takim koncałem, z takimi moimi kolegami, którzy są dla niektórych ulicznikami i fajansiarzami, bo na ulicy ten nie mają wykształcenia i tak dalej, ale jakby tak pogadać z ludźmi, co tak naprawdę spowodowało, że żyjemy w wolnym kraju, to ja raz jeszcze powiem, to nie Solidarność, proszę państwa, która wyszła na ulicę, bo nie było co jeść i ludzie byli wkurczeni po prostu na to wszystko. Oni wyszli doraźnie, bo nie mieli co jeść i chcieli w ogóle mieć hajs i w ogóle godnie żyć. Ale proszę państwa, gdyby to dano, to można się najeść i uciszyć. Są takie systemy, co tak właśnie działają. Ale to oni właśnie, to ci ludzie, którzy być może tak jak Śledził powiedział, czy jak Marek Iwańczuk, Markus, my byliśmy dobrymi dzieciakami wtedy o tej pierwszej punkowej załodze. O, myślę, że słowo klucz to jest dobre. Dobrymi dzieciakami. Ale nieświadomie jakoś otworzyli te drzwi po prostu takiemu mi i takim nam, mam wrażenie, że mówię wam, te drzwi są 1000 razy dla mnie ważniejsze niż to, że kiełbasa pojawiła się w sklepie i ludzie zaczęli więcej pieniędzy zarabiać, bo tak naprawdę ta kiełbasa i te pieniądze to tak samo jak mogą być dla niektórych wolnością, to dla niektórych mogą być ułudą tej wolności, a właściwie brakiem. Tak więc to zostawiamy. Proszę państwa, tu jest radiowy obiadek i ja teraz pozwolę sobie zrobić kolejną muzyczną przerwę i teraz zobaczmy Izrael z Ruprege z 1988 roku, na którym też byłem, krzyczałem, już byłem wyjadaczem, bo jak się było na wszystkich Rupregach, no to sami wiecie, jak to jest, siema, siema, tutaj ten i ogólnie życie festiwalowicza polegało na tym, że większość czasu się spędzało już na outsidzie, ale były takie momenty, były takie zespoły, że pusto się robiło, tak jak, no różnie to bywa, ale nagle Izrael, wystarczyło, że jakaś wibracja, jakiś dźwięk zarezonował, nie wiem jak to się działo, wszyscy jak zassani zostali do namiotu, no i tam takie chwile. Przypomnę, to jest film z kanału Vivian Goldrocker. Viviany, której głos i uroda powalał jak uroda i głos Poli Raksy, proszę państwa, wówczas załogantów. No i tu Robert Brylewski w kolorowej, fajnej bluzie. Posłuchajcie świetnej piosenki, cholernie, kurczę. No to jest właśnie te teksty, to jest kolejna magia. No ale to sami posłuchajcie. Thank you.
No niestety taki fragmencik, proszę Państwa, to musi skończyć się. Dzisiaj audycja poświęcona, no ja próbuję się dodzwonić... Do poczty głosowej się dodzwoniłem po prostu. Dzień dobry, poczto. No mam nadzieję, że uda się połączyć również z moim bratem Dariuszem, z którym no po prostu no, pod koniec, że tak powiem smutno, no słabo to brzmi, ale pod koniec życia, no oni się tam naprawdę mocno kumplowali. Taki trochę geriatryczny z całym szacunkiem klub, ale to było naprawdę urocze, jak czterech typów szło w miasto. Po prostu. No ale no cóż, być może mój brat w tym momencie ma jakieś tam swoje misje, no bo tak to już jest. To jest radiowy obiadek, proszę Państwa, jakby ktoś miał wątpliwości, co tu się dzieje, to od razu też powiem. Ja myślę, że mimo, że rozmawiamy tutaj w takich kategoriach wielkich, szlachetnych i tak dalej, ja nie chcę tak oceniać, ale wiem, że na przykład Maciej Góralski, on bardzo podkreśla, żeby nie robić z Roberta Brylewskiego pomnika, żeby nie robić z niego, no właśnie jakiegoś takiego mitu i tak dalej. To był człowiek na pewno z krwi i kości i ja myślę, że nie miałby nic przeciwko powiedzieć o sobie, że jest tak zwanym zwyczajnym człowiekiem. Radiowy Obiadek to audycja poświęcona zwykłym ludziom. To rozmowy, relacje, muzyka i piernaty podane w pogodnym klimacie. Dla nas każdy jest wyjątkowy i ważny. Słuchacie radia Koncao. No to są te piernaty, jakby ktoś nie kumał czaczy, nie wiedział o co chodzi, to są nasze prasłowiańskie piernaty, które są znakiem rozpoznawczym Radia Koncao. No więc ja spróbuję raz jeszcze się połączyć i teraz w takim razie może sobie posłuchajmy znowu Izraela dla odmiany z 97 roku. Właśnie tutaj tak troszkę pociąłem to wszystko, ale no... Ach, jak to zrobić? Aż się pogubiłem. Proszę Państwa, więc może spróbujmy sobie tutaj zobaczyć od takiego momentu po prostu, od tego momentu. O, to jest tak zwany ten moment. Śmiech, żałoby. Po prostu... Robimy hałas, proszę Państwa. Yeah.
O co walczysz, proszę Państwa, o co walczysz? A jest z nami kolejny gość, czyli Koncao starszy, proszę Państwa, Dariusz. Cześć, Dariuszu, dzień dobry. No, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. No Dariusz, dzisiaj rozmawiamy, no bo jutro rocznica urodzin Roberta Brylewskiego. Ja pozwoliłem sobie tutaj trochę zdradzić, mam nadzieję, że mnie nie opierpapierujesz, że wy żeście po prostu tam gang tworzyli, no, pod koniec życia, że tak powiem, Roberta Brylewskiego. No, troszeczkę się często w miarę spotykaliśmy, po prostu dlatego, że w okolicy mieszkał i Sławek Gołaszewski, i Robert Brylewski, i Darek Grzak, i tak w sumie w takim trójkącie i kilka razy się spotykaliśmy. No właśnie, ale no to jak to wyglądało? A co wy żeście robili? Siedzieliście, chleliście, oglądaliście, nie wiem, no właśnie, jak to wyglądało? Nie, nic nie chleliśmy. No może troszeczkę sobie takiego śmiechowego drinka i rozmawialiśmy o trudno powiedzieć o czym, no, rozmawia się o różnych tematach przez 2 godziny. No to się porusza wszystko. Powiedz, Dariusz, bo dzisiaj powiem ci, że ja przynajmniej dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy. Po pierwsze, Filip Gałązka zdradził mi, że Robert lubił oglądać curling. Sławek Pakos powiedział, że lubił filmy katastroficzne. Czy ty masz jakąś taką właśnie swoją rzecz, którą zaobserwowałeś u niego, albo coś, co cię zaskoczyło? Nie, z jakichś takich ciekawych obserwacji to nie. Tylko bardzo interesujące jest to właśnie, że dawno, dawno temu, jak jeszcze nie znałem Roberta, to gdzieś nasze ścieżki się przecinały. Pożyczaliśmy płytę od tego samego człowieka, bywaliśmy na podobnych koncertach, zresztą jak przeczytałem książkę Roberta, no to sobie bardzo dużo porozmawialiśmy na różne tematy. Także ja Roberta osobiście to tak poznałem na początku lat 90. Wcześniej to tylko tyle, co słuchałem sobie. A później jak Robert przyszedł do mnie, gdyż miałem taki sklepik. Legendarny sklep Dża, proszę Państwa. No to tak jakby słońce weszło do sklepu. Naprawdę miał bardzo, bardzo taką ciepłą, jasną aurę. Był człowiekiem bez agresji, no wspaniałym człowiekiem. Utalentowanym. On wymyślił taką postać Pigmana, nie wiem, czy wiecie. No i rysował mi tego Pigmana w różnych wersjach, i w książkach, i w takim albumie. Także mam bardzo, bardzo ciepłe wspomnienie. A Robert był jajcarzem, można tak powiedzieć? No pewnie. Nawet sobie przypominam, że kiedyś on wymyślił na temat transmisji, żeby taki slogan napisać: jest nas więcej niż Kelly Family. Och ty kurde, no to teraz to ty mnie zaskoczyłeś, to cholera, dlaczego ja się po latach dowiaduję. Rzeczywiście było chyba nas więcej niż Kelly Family. No tak, był taki okres przez jakieś 2-3 lata, że ja się z Robertem praktycznie codziennie widziałem, gdyż on
odprowadzał dzieci do przedszkola i wracał później z dziećmi z przedszkola, toż przy mojej pracy, a do tego miał jeszcze w hybrydach miał próby falarka akurat wtedy bardzo często chodziłem sobie na. Ja widzisz, a na naszym czacie Sara Bryleska na początku się zameldowała, czyli w tamtych czasach ona była nieletnia, po prostu taka maleństwo. Ja pamiętam jak za rączkę do przedszkola chodziły sobie statusiem po prostu. No ja pamiętam też na rączkach, na koncertach, ale historia dzisiaj, kurczę, takie gwiazdy i tacy artyści. To jest niesamowite, prawda, że Sławek Gołaszewski i Robert Brylewski to też w sumie jakieś takie bratnie duszy, porównałbyś jakoś tutaj te ale postaci? Oczywiście, no to jest wspólna wrażliwość tych dwóch ludzi. Akurat Sławek był bardziej filozofem, mentorem, teoretykiem. Robert to wszystko przelewał w dźwięki, także to doskonale się rozumie. No to jest magia. To była jedna załoga, no już od armii, powiedzmy, na taką globalną współpracę, no to od armii się zaczęło. A Daruś, to ja mam dla ciebie niespodziankę, bo jeden z komentarzy, Stanisław Rogala, napisał: pozdrawiam, większość płyt Bryleszczaka kupowałem w złotej kapsule Dża, człowiek. No panie Stanisławie, no to jest pan jednym z nielicznych, którzy pamiętają ten jedyny i wyjątkowy sklep. Po prostu w Polsce zalanej pirackimi płytami sklep mojego brata Dża był jedynym miejscem, jedynym, gdzie nie było nic pirackiego po prostu. I być może stąd właśnie wizyty takich rzeczy. Jak ja to, Daruś, mile wspominam. O rety, a Sara Bryleska napisała: pozdrawiam Dżabutkę, przychodziłam z tatą do twojego sklepu i tata wymieniał u ciebie kasety Izraela na kasety Kasi Kowalskiej. Jezu, co tu się dzieje? No tak, był barter wtedy film, dlatego że Robert akurat wydawał wtedy kasetki, także u mnie oczywiście były jego kasety, a wcześniej no to ja miałem akurat też taki epizodzik, że akurat miałem w domu pierwsze wydawnictwo, nie wiem ile tego było, 2000-3000 sztuk Izraela 91. No właśnie, ale to może zdrać, bo to jest taki trochę, jakby ktoś scenariusz na film pisał, to myślę, że tu jest niezły odcinek. No, po prostu człowiek nieznajomy, znaczy znajomy, ale bardzo taki słabo prosił mnie, żebym mu pożyczył pieniądze. Powiedziałem, że nie ma problemu, tylko ja bym jednak chciał mieć jakąś równowartość, więc on powiedział, że on mi przywiezie 2000 sztuk Izraela. Ja mówię, jeżeli tak, to bardzo proszę. I to było chyba na Garwolińskiej u nas w bloku, nie? Po prostu. Na Garwolińskiej, na 9 piętrze. Takie. Ja pamiętam, ja chyba wynosiłem te płyty z windy, bo żeśmy powiedział, żeby tam nosić, no, po prostu. 2000 płyt w windzie. Winda, Jezus. Dziś, i to było o pierwsze wydanie, nie? Tej płyty Izrael 91. Wydanie, to o Jezus. Tuż przed wykazaniem. Dzisiaj mieć tych płyt, to można by sobie po prostu. Ale to były czasy no niesamowite. Kupić ładny samochód. No to ładna historia. Daruś, no dobrze, no bardzo, bardzo. A pamiętasz, a właśnie, a jak tam Robert, nie wiem, czy, bo coś mi świta, element wędkarski, czy to coś miał Robert wspólnego z... Nie wiem, nic o tym nie wiem. No właśnie, nie wiem, czy to nie jest jakiś Robertem fałszywy trop. Wiem tylko o gitarze. O gitarze, którą kiedyś Robert chciał mi zostawić, gdyż potrzebował pieniędzy i mówi, że on mi wstawi gitarę po prostu. Więc ja się spojrzałem i powiedziałem, że nie, absolutnie nie ma takiej możliwości. Mhm. Także Robert i grał koncerty i wyszedł z jakiegoś dołka finansowego, także jakiś taki drobny plusik w jego życiu złapałem. Oj tak, no to prawda, no tutaj nie ma co się skupiać, ale rzeczywiście pamiętam, Daruś, a wtedy do Zegrza, to ja z tobą tam pojechałem do niego do domu, czy bo już mi się pomyliło? Nie, to ja z kimś tam chyba... Nie jeździłem. Ja raz tylko pojechałem. Był taki epizod, że Robert mieszkał w Piasecznie, zresztą i kelner też wcześniej w tym samym mieszkaniu. To były bardzo miłe
swymi, nie tylko siedzieliśmy cały czas pod firankami, gdyż obok płynęła rzeka, a trochę wyżej była mesarnia, także spotkania były bardzo interesujące. Jezu, jaka miejscówka po prostu niesamowita. No tak, tak, Paweł Kelner, Robert Bylewski, Sławek Gołaszewski, aż niewiarygodne, co nie, że ich nie ma po prostu. To jest straszne, to jest jakby mi obcięło 3/4 wszystkiego. No tak. Niesamowite. Najpierw odchodzili jeden po drugim. No jeden po drugim, cholera, tak trzeba tutaj jasno powiedzieć. Sławek, Robert i Paweł. Kurczę, kurde. No nic, no mam nadzieję, że kiedyś tam tego, no zresztą nic tam nie wiadomo, ale to co nasze, to nasze po prostu. Jakże miło, to ja w ogóle jestem wdzięczny wam, Saro, Stanisławie, za wspomnienie sklepu Dża. Daruś, komisyjnie proszę tutaj złożyć deklarację, że przyjmiesz zaproszenie i musimy audycję o Złotej Kapsule Dża, o galerii portretów Marka Jackowskiego, proszę państwa. Tam takie rzeczy były po prostu. O tym, jak przyjeżdżał z Irokezem Sławek Pietrzak i pierwsze kulty przywoził plecaczkiem, kolażową po prostu, a dzisiaj Porsche, nie? I tak dalej. Ależ tam się działy rzeczy po prostu. Dobrze, bardzo chętnie, jak przygotujemy się. Przygotujemy się, znajdziemy logo i opowiemy to, co się da opowiedzieć, no bo wiadomo, niektóre rzeczy są tam nie do końca, przynajmniej ja to nie mogę. Zresztą nie wiem, czy ty wiesz, ale no dobra, to nie wiem, wymazujemy. Proszę państwa, to był starszy Koncao, czyli Dariusz Konca. I jak się okazało, jest wspólny łącznik między Sarą Bryleską, dla której jej tata wymieniał w sklepie mojego brata na kasety Kasi Kowalskiej. Niech mnie dunder świśnie. Ja jeszcze Kasia Kowalska w tym wszystkim. To ja już w ogóle. Co za historia. Totalna ekwilibrystyka. Daruś, dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Także tak, proszę państwa, no takie rzeczy dzisiaj się dzieją. Rozmawialiśmy o wspaniałej postaci, wielkim muzyku, o człowieku, który wywarł tak ogromny wpływ na popkulturę, że to aż niewiarygodne i szkoda tylko, że naprawdę jakoś to zanika gdzieś tam delikatnie. Ja myślę, że Robert Bylewski nigdy by, znaczy nie chcę tutaj znowu mówić za niego, ale no na pewno nie była to mainstreamowa postać, ale wyjątkowa. I myślę, że tak to trzeba absolutnie. O tutaj Lavender od razu widzi Głosków, Rzeczka, Mostek do Jazgarzewa. Ja to już nie wiem, po prostu ja to już nie wiem. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o Pawła Kelnera, którego tutaj mój brat przywołał, powiem wam, że trafiłem na najlepszą imprezę w życiu, właśnie do niego, na wesele mojego kolegi, który niestety już go nie ma, kolega Dawid, który zmarł niestety, Meksykanin, który przyjechał do Polski, grał z transmisją, zresztą miłe w ogóle, że Robert pomyślał o zespole, który miałem okazję tworzyć, nawet nie wiedziałem właśnie tego hasła, powiem chłopakom, to będą wzruszone, no ale wtedy u kelnera pamiętam, była taka impreza, że do tej pory to na filmach nawet nie widziałem takiej imprezy, proszę państwa, ależ tam się działo. No ale cóż, no nie umówmy się, no też muzyka, życie jak muzyka. No czasami szalejemy, czasami jesteśmy poważni, czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. Tutaj jeszcze tylko przywołam właśnie tą historię wtedy, co tam do tego żeśmy Zegrza, że tak powiem, wtargnęli. Takie no niezaproszone wejście obciachowe trochę, no ale już za późno. Ale też pamiętam, jak Sławek Gołaszewski świętej pamięci właśnie mówi, nie, że kurczę, bo to były takie czasy, tacy artyści właśnie jak Paweł Kelner, Robert Bylewski, w normalnym świecie oni by była ostatnia rzecz w ogóle egzystencja, bo oni powinni mieć zapewnioną, nawet jeśli nie osiągnęli miliona dolarów na koncie, to powinni mieć jakąś taką opiekę po prostu, jako skarb narodowy, kurczę. A Sławek opowiadał, jak oni zimie zapierdzielali po lasach opał szukać właśnie, żeby dom ogrzać, proszę państwa. Takie życie, muzyka, tak jak brat przywołał, że czasami, że no, kto by pomyślał gitarę po prostu zastawiać na jedzenie, no, ale to tylko świadczy o tym, że to, no właśnie, kim był taki człowiek, bo inny by miał wywalone, a jednak, no, przejmował się. Myślę, że ten widok z córciami po prostu Roberta Bryleskiego, no, to jest ujmująca rzecz i coś niebywałego. Drodzy państwo, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naprawdę piękna postać, muzyk nie z tej ziemi i tam, jak się pojawił tam fajny głos tutaj naszego słuchacza z
sobie pozwolę, Katarzyna G. nam się objawiła. Dzień dobry, Kasiu, bardzo się cieszę. I w ogóle witam wszystkich tych, którzy po raz pierwszy tutaj się, Nikodemus 15. No generalnie tutaj jest tak, no że czasami właśnie, co z tego, jak ktoś jest wirtuozem, warsztatowcem, jak to tylko będzie takie nijakie, a duch, proszę Państwa, który, no ten pierwiastek duchowy, który Robert Brulewski czarował, wrzucał go wszędzie tam, gdzie się dotykał, to takie, tak jak mówię, no coś dziwnego działo się. I to jest absolutny fakt. I tutaj nie jest żadna fantazja, ani jakaś wyobraźnia. Tak po prostu było. No pewnie gdyby był Robert Brulewski, gdyby żył z 2000 lat temu, to sami wiecie, co to by było. Także, kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję, że odwiedziliście Radio Koncao. Mam nadzieję, moi drodzy, że to nie tylko jednorazowa historia. W czwartek spotkamy się ponownie, kolejna muzyczna audycja. Jeżeli poproszę Was, subskrybujcie Radio Koncao i dajcie łapkę górną, a jeżeli ktoś z Was chciałby wesprzeć na zrzucie Radio Koncao, to jest taka zrzuta po prostu. I ja dziękuję tutaj Sławomir, widzę, że dolary zostały przelane. Przypomnę, każdy dolar, który trafia do Radio Koncao, jest tylko i wyłącznie na rozwój. Nie przejadam tego, nie przepijam ani nie nic, po prostu to wszystko budujemy, żeby nasze radio po prostu hulało. Radio Koncao Wam bardzo dziękuję i na sam koniec utwór Klucz, proszę Państwa, utwór Manifest, utwór, gdzie pada wyjątkowy zwrot, młody, przebudź się. Ilekroć rozmawiam z młodymi ludźmi, naprawdę bez kitu, z przedstawicielami MSK, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, czy w ogóle z wolontariuszami, dzieciarnią po prostu, która pokazuje, że wcale nie ma wszystkiego w nosie, że jest otwarta na drugiego człowieka, to ja mam wrażenie, że ta modlitwa Roberta, ona się spełnia, że duch się obudził, proszę Państwa. A duch ma to do siebie, że jak się obudził, to se można tam go łapać po prostu. Smacznego i szczęśliwego nowego roku. Także to było Wasze Radio Koncao. Teraz jeszcze tylko ja się upewnię, żeby tutaj jakiegoś, jak to się mówi, fakapa nie było, bo to byłoby naprawdę głupie na sam koniec. I bardzo Wam dziękuję. Uwaga, uwaga, utwór z przesłaniem na sam koniec specjalnie dla Was. Bardzo Wam dziękuję. Respekt. Pamiętajcie, Robert Brylewski, niesamowita postać, niesamowita twórczość, niesamowita muzyka. Wolny naród musi być. Peace, love and unity.